no, dwóch panów do mnie zgłosiło zainteresowanie moją osobą. Jeden z tych panów zajmował się sprawami ekonomicznymi. Nazwisko miało dziwne, zresztą to był Ormianin, nie Rosjanin, Jekatow, mąż Muty Dziewickiej, że proponuje, żebym ja zaczęła pracować w biurze ekonomicznym prezydium PKWN. A po chwili podszedł do mnie profesor Singalewicz, profesor medycyny sądowej, i zaproponował, żebym pracowała z nim w komisji majdankowej. No i ja się zaangażowałam do tego. Myśmy jechali, oglądali, no i notowało się wszystko, wszystkie rzeczy, które były warte zanotowania. Chociażby tego rodzaju historia. Idziemy po polu jakimś. To jest, robi wrażenie kapuściska. To znaczy nie ma głów kapuścianych, ale badyle te kaczany. Ziemia się jak materac ugina pod nogami i coś trzeszczy. To są kości ludzkie. To zawartość pieców krematoryjnych wysypywali, przekopywali i na tym była sadzona kapusta. Później podeszliśmy do tych pieców krematoryjnych. W niektórych leżały szczątki ludzkie. Przed niektórymi były przygotowane do włożenia do pieców. Leżeli żadnym ludziom. Kulka tutaj. Ciała były zupełnie brązowe. Nie wyglądały strasznie. Były brązowe. Zapach był potworny. To był upał, to był sierpień, to był środek sierpnia 1944 roku. Wielki upał. Trzeba było, zawsze wiązało się chustkę na głowę, żeby włosy nie przeszły zapachem, a to ubranie, w którym się było na Majdanku, po przyjeździe do Lublina wywieszało się na balkonie, bo akurat były balkony w tych koszarach, które dostaliśmy. To był kołchoz. Mężczyźni i kobiety w tych samych pokojach spaliśmy. Dalej oglądaliśmy stosy obuwia zdjętego z ludzi przeznaczonych na śmierć. Dzieci, dziecinne, męskie, damskie obuwie, jakieś szmaty, jakieś ubrania. No i trzeba było notować pewne sprawy. Później skończyliśmy jeżdżenie na Majdanek i dwa czy trzy razy jeździliśmy do takiego lasu, nie pamiętam nazwy, jeździliśmy do lasu, gdzie ludzie byli nad dużym rowem zabijani, spadali do tego rowu i byli zakopani tak, jak upadli. Jak ten rów był odkopywany, to powiedzmy sobie, leżała matka z dzieckiem przytulonym. Leżała para. Leżeli ludzie tak i tak. Wybierane były dokumenty z tych ubrań. I dokumenty, według dokumentów zapisywano i sprawdzano, kto to był.